Witamy Państwa na 21. Festiwalu Forum Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego Tursk 2014. Festiwal odbywa się pod patronatem wojewody lubuskiego, pana Jerzego Ostrołucha. Na pewno zastanawiają się Państwo, skąd u mnie taki strój. Otóż znajdujemy się w zielonym garnizonie Węczyn, gdzie stacjonuje 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, której dowódcą jest generał brygady Rajmund Andrzejczak. Dlatego też, drodzy Państwo, prosimy o dostosowanie się do każdej wydanej Państwu dzisiaj komendy. A ja zapraszam na scenę dwóch rezerwistów. Pierwszy, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku, pan Dariusz Obiegło. Oraz drugi rezerwista, starosta Suleciński, Dariusz Eichardt. Moi drodzy, domy dojeżdżają, ale czuję już atmosferę święta, ponieważ każdego roku, kiedy żegnamy się na koniec festiwalu, trudno nam jest po pierwsze odjechać stąd i życzymy sobie, żeby za rok tu się stawić w komplecie z dobrymi nastrojami i żeby to święto trwało zawsze. Moi drodzy, rozpoczynamy trzecią dziesiątkę naszych spotkań. To już 21. edycja. Tak jak powiedziałem, festiwal będzie trwał zawsze. Zatem trudno ocenić, ile tych dziesiątek jeszcze przed nami. Moi drodzy, życzę wszystkim, aby to dzisiejsze nasze spotkanie, a nawet jestem pewny, że tak będzie, przebiegało w najlepszej atmosferze, w radości i znowu, żebyśmy mieli ten problem z rozstaniem się. Panie starosto, nieodzownymi gośćmi naszego festiwalu i przyjaciółmi naszego festiwalu jest wiele osób i ich również chcielibyśmy dzisiaj przywitać w naszym gronie. Oczywiście. Witamy serdecznie wszystkich rezerwistów, nie tylko nas dwóch, bo widzę, że na sali rezerwistów jest znacznie więcej w tym zielonym naszym kochanym wędrzyńskim garnizonie. Dzisiaj możemy świętować razem nie tylko z przedstawicielami Domów Pomocy Społecznej, ale również z przedstawicielami jednostki wojskowej w Wędrzynie i mieszkańcami Wędrzyna, jak również mieszkańcami Sulęcina. Pozwólcie Państwo, że przywitamy zacnych i znamiennych gości. Towarzyszy nam dzisiaj na sali pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Bożena Sławiak. Witamy serdecznie. Ja witam panią Elżbietę Nowak, dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim. Jest również na sali zastępca burmistrza Sulęcina, pan Zbigniew Gruca. Witamy serdecznie. Zdążyła dojechać do nas pani Iwona Madejczak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie. Jest na sali przyjaciel tego festiwalu, a między innymi też człowiek, który już tutaj występował na scenie, burmistrz Lubniewicz Tomasz Eskuła. Witamy serdecznie dzisiaj jako gościa. Witamy Mieczysława Zawałkę, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Witam panią dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, panią Grażynę Sobiera. Witamy panią Bogusławę Strojnowską, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Nieodzownie towarzyszy nam już pani kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, pani Joanna Różańska. Witamy serdecznie. Jest z nami Hanna Szymczak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pięknym Jesieńcu. A z panią kierownik PCPR-u przyjechała pani dyrektor Domu Dziecka w Sulęcinie, Anna Krawczyk. Witamy pani Aniu.
I mężczyzna pierwszy w gronie dyrektorów Domu Pomocy Społecznej, Bogdan Macina, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 58. Witam Leszka Pawlaka, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Sulęcinie. Witamy Agnieszkę Błajet, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skwierzy. Jest z nami również członek zarządu powiatu sulęcińskiego, pan Marian Burdzy. Witamy serdecznie, Marian. Witamy panią Agnieszkę Szeląg, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzewiechowie. Przybyli również na dzisiejszy festiwal goście związani z kulturą. Witam serdecznie dyrektora Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Bartłomieja Skrzypczaka. Jest z nami również pani Barbara Dałkrzewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie. Jest oczywiście i gospodyni tego obiektu, kierowniczka klubu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie, pani Anna Wyczachowska. Pani Aldona Romanowska-Łuszcz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Witam serdecznie. Witamy też przedstawicieli mediów regionalnych. Witam pana redaktora Zbigniewa Bodnara z redakcji Radia Zachód w Gorzowie Wielkopolskim. Jest z nami także pani Anna Matusiak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Glińsku. W zastępstwie za dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wschowie jest z nami pani Monika Fedyczkowska. I nasz nieodzowny przyjaciel, były dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, pani Elżbieta Patalas-Fanajło. Witamy serdecznie. W zastępstwie pani dyrektor Danuty Malinowskiej, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie, jest pan Arkadiusz Kałużny. Witamy pana przewodniczącego. Witam serdecznie pani Justynę Pawlak, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach. Witam również pana Andrzeja Stefana Żerwowskiego, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie. Jest z nami również pan Daniel Olejniczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie. Kierownika PCPR-u w Sulęcinie już pan starosta mnie ubiegł i powitał. Ale ja powitam również naszego najukochańszego przyjaciela, Rikusa Blau z Holandii. To jest historia pomocy społecznej również w naszym powiecie. I właśnie korzystając z tego momentu, chciałbym poprosić Rikusa na scenę. Może podejść? Właśnie w tym roku minęło 25 lat, kiedy Rikus przyjeżdża do gminy Sulęcin, powiatu sulęcińskiego, do pobliskiego Łagowa i wspiera ośrodki pomocy, szpitale, no wszystkie te miejsca, gdzie są ludzie, gdzie potrzebują pomocy. Nigdy nie był na piedestale, gdzieś zawsze z boku. A ta pomoc bardzo, bardzo nam wszystkim przez te 25 lat pomogła. Moi drodzy, ja sobie pozwolę. Skierować kilka słów do Rikusa, może w języku polskim najpierw, ale mamy przetłumaczone.
całego serca dziękujemy Ci, Ryku, za te 25 lat współpracy z naszym domem. Jesteśmy wdzięczni za piękny odruch serca, który zawsze jest przyjmowany z wielką radością oraz wdzięcznością przez społeczność Turskiego Domu. Głęboko wierzymy, że okazywana nam dotyczna siła serca będzie nadal wspierać w dalszej pracy podejmowanej na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Życzymy wielu radosnych chwil w życiu osobistym oraz powodzenia w realizacji życiowych marzeń i dodam jeszcze dużo, dużo zdrowia. Poproszę tłumacza o przetłumaczenie. Mamy taką specjalną przygotowaną ramkę. Sehr geehrter Herr Rikus Blau, Herr Rikus Blau, nur ein wahrer Mensch bemerkt Bedürfnisse des Menschen, nur ein großherziger Mensch bittet Hilfe ein. Von ganzem Herzen danken wir Ihnen für 25 Jahre persönliche Zusammenarbeit mit unserem Pflegeheim. Wir danken für das große Herz, das Sie uns geschenkt haben und das immer mit Dank und Freude von Gemeinschaft das Tauerzige Pflegeheim angekommen sind. Wir glauben tief daran, dass die schenkende Kraft des Herzens einander in weiterer und enger Zusammenarbeit für die Schutzbefohlenen im Pflegeheim in Tauerzig unterstützen wird. Wir wünschen Ihnen herzlich alles Gute, fröhliche Momente im Privatleben und viel Erfolg in Erreichung Ihrer Ziele. Panie starosto, chyba trzeba zacząć. Widzicie tą armatę tutaj przed nami? To publiczność zniecierpliwiona. Nie chcą już dłużej nas chyba oglądać na tej scenie, więc czekają na występy i wspaniałą zabawę, jak co roku od 21 lat, panie dyrektorze, więc chyba będziemy musieli otworzyć. Poprosimy zatem na scenę panią poseł Bożenę Sławiak. Pomoże nam w tym otwarciu. I zapraszamy do nas uczestnika tych występów z lat jeszcze 90. wcześniejszych, pana burmistrza Tomasza Jaskułę. Ja to chyba właściwa osoba, bo Komisji Obrony Narodowej. Więc drżycie państwo. Ja zostałem tutaj wywołany, przepraszam za swój głos, jestem przeziębiony, ale faktycznie w 96. roku, o ile dobrze pamiętam, na lekcji języka angielskiego pan Stadnik Marek, teraz zdradzam kuluary zajęć z języka angielskiego, przyniósł gitarę basową, dał mi ją do ręki i mówi, będziesz grał. Ale ja mówię, ja gram na klasycznej gitarze. No nic, poradzisz sobie z basową. I właśnie to była pierwsza próba do występu, który miał wtedy miejsce w Gorzowie, na tym właśnie festiwalu. Razem jeszcze z Pawłem Gretką i z panem Markiem Stadnikiem byłem na scenie jako ten, który przygrywał Domowi Pomocy Społecznej właśnie z Turska. Moi drodzy, ta armata nie bez powodu oczywiście się tutaj znalazła. Zaraz będzie wielkie boom. Wspólnie otworzymy i ja podpalę, tak? I podejdziemy w czwórkę i spowodujemy wybuch. Mam nadzieję, panie... Panie dyrektorze, czy to jest bezpieczne? Testowaliśmy, czujki nie zadziałały, więc jest chyba... Armata jest wymierzona w dobrą stronę, nie w publiczność na szczęście. Pani kierownik podpowiada, że mamy gaśnicę, tak? To dobrze. Żeby zapalać innych, trzeba samemu płonąć.
Moi drodzy, już teraz bardzo, ale to bardzo oficjalnie. Festiwal 21. Tort artystyczny województwa lubuskiego uważamy za otwarty! Równo. Witamy jeszcze raz na 21. Festiwalu Form Artystycznych Domu Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego. A teraz z prezentem muzycznym szeregowy w stanie spoczynku Łukasz Łyczkowski. Szeregowy naprzód. Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, kochani, ja zwykle występuję w takiej fryzurze, więc pozwolicie na chwilkę. Zobaczymy, jak mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej czują bluesa.
festiwalu. Dzień dobry! No jeszcze chyba tak rokowo nie otwieraliśmy festiwalu. Ale to świetnie, to znaczy, że jak się głośno przytupem zaczyna, to i tak właśnie skończymy.